Mariusz Czubaj spotkania autorskie lubi i to nie tylko dlatego, że ceni sobie bezpośredni kontakt z czytelnikami. Ja dzięki temu się troszkę napodróżuję, a jak się napodróżuję, a głównie podróżuję środkami publicznej komunikacji, to ja się nasłucham, napodsłuchuję, naoglądam i ja mam materiał od razu do kolejnej książki. Także same zalety wynikają z takich spotkań. Mariusz Czubaj pisze przede wszystkim kryminały, które według czytelników wyróżniają się atmosferą. Taka atmosfera nawet lat, tak, końcówki lat 60., 70., 80., no to są też lata moje, mojej młodości, mojego dzieciństwa, więc właśnie taki klimat, ten klimat mi odpowiada, jego pisarstwa. Za powieść 21.37 Mariusz Czubaj otrzymał Nagrodę Wielkiego Kalibru dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej i sensacyjnej 2008 roku. Jego książki zostały przetłumaczone na język angielski, niemiecki, turecki i ukraiński. To są ciekawie napisane książki, zwłaszcza, że też pamiętam, że piszę też w duetach, na przykład z Markiem Krajewskim pisał. Także jestem ciekawa w ogóle poglądów i tego, co powie. Ostrowieccy czytelnicy poznali Mariusza Czubaja w środę 14 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Pisarz opowiedział im m.in. o pracy nad nową książką. Czy nie tyle próbuję, co czekam na ten moment, aż ta historyjka, którą gdzieś tam jakoś sobie wymyślam, żeby ona sama mi się ułożyła i uleżała. Jak ona mi się już ułoży i uleży, to być może przy dopingu wydawcy, który mnie tu ponagli, to wtedy ja przystąpił do roboty. Pisarz zapowiada, że nowa powieść będzie się nieco różniła od jego ostatniej twórczości, na przykład Półmistrza. Pomyślałem, że teraz napiszę taki normalnie po bożemu kryminał, po prostu, bez żadnej napinki, normalną, kryminalną historię, no bo dawno jako autor kryminałów nie napisałem kryminału takiego, że tak powiem, pełną gębą. No to pomyślałem, że coś takiego zrobię. No i to jest mój obecny ból głowy. Spotkania autorskie są doskonałą okazją do promocji czytelnictwa. Zachęcają również do tego, aby na pełnych bibliotecznych półkach szukać ulubionych tytułów i nazwisk. Staramy się takie spotkanie organizować. Jak Państwo wiedzą, bardzo różnych autorów zapraszamy. Naszych lokalnych, duże nazwiska również, nazwijmy to, znane w całej Polsce. Kontakt nie tylko z książką, ale również z tym, kto tę książkę napisał, myślę, że jest bardzo, czy powinien być bardzo ciekawy dla czytelników. Z danych Biblioteki Narodowej wynika, że w 2022 roku czytelnicy najchętniej sięgali po powieści kryminalne i sensacyjne, beletrystykę oraz literaturę obyczajowo-romansową. Niestety, książki czyta zaledwie co trzeci Polak. Wydarzenia takie jak spotkania autorskie mogą pomóc odwrócić ten trend.